Upały dają się we znaki nie tylko ludziom i zwierzętom. Jak się okazuje, cierpi też infrastruktura miejska. Kiedy całą Polskę obiegły informacje o szynie tramwajowej, która pod wpływem temperatury wygięła się jak sprężyna, w Jaworznie wygięła się granitowa nawierzchnia rynku. Kamień też się nagrzewa, też zwiększa objętość. No i dźwignęło, będzie trzeba po prostu zastosować bardziej elastyczne pługi. Służby miejskie zabezpieczyły uszkodzoną część rynku i od samego rana usuwają uszkodzoną nawierzchnię. Obecny na miejscu Tomasz Tosza z jaworzyńskiego MZDIM zapowiedział, że najprawdopodobniej przyczyny uszkodzenia kostki wyjaśni zlecona stosowna ekspertyza. Będziemy robić ekspertyzę budowlaną i będziemy wtedy wiedzieć, co było przyczyną. Chociaż wydaje się, że to, co widzieliśmy po zrobieniu odkrywki, czyli zupełnie płaską nawierzchnię podsypki cementowo-piaskowej i dźwigniętą do góry kostkę. Przypuszczenia urzędników skonfrontowaliśmy też z opinią specjalistów w dziedzinie brukarstwa. Wykonawcy nawierzchni są zgodni, że nie tyle wysoka temperatura, a błędy w wykonaniu nawierzchni mogły mieć bezpośredni wpływ na wypiętrzenie kostki. Jaworzno nie ma szczęścia do kostki granitowej. Przykładem na to może być choćby nieodległa od rynku ulica Farna, gdzie kostki wypadają z nawierzchni miejsc parkingowych. Czy to wysoka temperatura, czy błąd wykonawcy, dowiemy się pewnie już wkrótce. Pozostaje mieć nadzieję, że uszkodzenia nie będą się powtarzały. Przypomnijmy, że wciąż na rynku nie działają fontanny i Telebim.